Jest już druga niedziela Adwentu. Dobry czas, żeby pierwszy tydzień podsumować, ponieważ Adwent jest wyjątkowo krótki w tym roku, ma tylko 3 tygodnie, więc nie wolno uronić ani jednego dnia, ani jednej godziny, ani jednej minuty. Trzeba wszystko maksymalnie wykorzystać. Dzisiaj, drugą niedzielę Adwentu, staje przed nami prorok Jan Chrzciciel. Wielki prorok, o którym sam Pan Jezus mówił, że między narodzonymi z niewiasty nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Ta Ewangelia otwiera się pięknym proroctwem Izajasza, które ewangelista Marek niejako wkłada w usta Jana Chrzciciela, uzmysławiając nam, pokazując, że Jan Chrzciciel głosi właśnie to, o czym mówił przed wiekami prorok Izajasz. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. To bardzo ważne zdanie dla nas, ponieważ my w Adwencie będziemy bardzo często, wielu z nas, przystępować do sakramentu pokuty i pojednania. Będziemy się spowiadać przed świętami, przed pasterką, zanim zaczniemy świętowanie Bożego Narodzenia, będziemy nasze serca oczyszczać i warto zapytać siebie o motyw naszego nawrócenia. To jest oczywiste, że grzech potrafi nas upodlić, że grzech nas potrafi zmęczyć, że grzech nas potrafi upokorzyć, że grzech nas wpycha we frustrację, bo coś sobie postanawialiśmy, a nie wyszło, coś sobie obiecywaliśmy i znowu jesteśmy w punkcie wyjścia. I nieraz szukając nawrócenia, szukając spowiedzi, myślimy tak troszkę o sobie. Pójdę do spowiedzi, oczyszczę serce, zrzucę z siebie ten ciężar grzechu, poczuję się odrobinę lepiej, poczuję się trochę bardziej, głębiej, piękniej, dzieckiem Pana Boga. To wszystko jest piękne, ale w spowiedzi świętej, w nawróceniu nie chodzi tylko o mnie. I o tym przypomina proroctwo Izajasza. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Nawrócenie nie jest po to, żeby sobie humor poprawić. Spowiedź święta nie jest po to, żeby nam humor poprawić, chociaż wartością dodaną spowiedzi świętej jest bardzo często ta lekkość serca. Ale chodzi o to, aby na nowo w swoim życiu w centrum postawić Chrystusa. Prostujcie ścieżki dla Niego, przygotujcie drogę dla Niego. Nie myśl tylko o sobie, pomyśl o Jezusie. Wszystko, co robisz, ma być ze względu na Niego samego. To jest jedna rzecz, której uczy nas Jan Chrzciciel. Ale jest jeszcze jedna. Jan Chrzciciel jest świadkiem Boga. Święty Marek mówi o nim tak. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Dlaczego takie tłumy ciągnęły do Jana Chrzciciela? Marek daje odpowiedź na to pytanie, ukazując nam postać Jana jako kogoś, kto jest intrygujący, kto jest niezwyczajny, kto się różni w swoim sposobie bycia od wszystkich dookoła. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. Wybrał twarde życie, wybrał trudne życie ze względu na Boga. Uczynił to po to, aby w swoim sercu taką przestrzeń uczynić dla Boga, który chce mówić do ludzkiego serca. Jan Chrzciciel ogołocił się z wielu rzeczy, zrezygnował z wielu niepotrzebnych spraw, powygaszał wiele swoich potrzeb, żeby właśnie, robiąc krok do tyłu, zrobić troszkę miejsca dla Pana Boga. Wszystkim nam jest to bardzo, bardzo potrzebne. Taka pustynia, na którą poszedł Jan, i takie ogołocenie przydałoby się każdemu z nas. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, która sprawia, że Jan przyciąga do siebie tłumy. Zaopatrzyłem się kiedyś w taką książkę ojca Krzyśka Pałysa pod tytułem Hevel. Wszystko jest ulotne prócz Boga. Bardzo piękna pozycja. Polecam wszystkim dla rozwoju duchowego. Jeśli tym bardziej ktoś lubi czasem wejść w teksty ojców pustyni, to pozycja ojca Pałysa jest doskonałą pomocą do tego. I w tejże książce znalazłem takie piękne zdanie ojca Krzysztofa, który mówi tak. Przez pustynię musieli przejść wszyscy prorocy i przyjaciele Boga. Mojżesz, Abraham, Eliasz, Jeremiasz,
i Jan Chrzciciel, i przede wszystkim Pan Jezus, źródło wszelkiego natchnienia prorockiego. Chrystus również, zanim cokolwiek zrobił, przebywał na pustyni, chcąc w ten sposób ukazać, że kto nie słucha Boga, nie ma światu nic do powiedzenia. Rewelacyjne zdanie. Kto nie słucha Boga, nie ma światu nic do powiedzenia. To był sekret Jana Chrzciciela. Najpierw na pustyni słuchał Boga, a potem miał coś do powiedzenia ludziom. I to nie rzeczy banalne, ale głębokie. Rzeczy, które zaczerpną z samego źródła wszelkiej mądrości i prawdy od samego Pana Boga. Świat dzisiejszy potrzebuje naszego świadectwa i potrzebuje słowa, ale nie potrzebuje banałów. Świat jest pełen banałów. Świat potrzebuje słowa, które będzie słowem mądrości od tego, który zbawia, od tego, który naprawdę kocha, od tego, któremu naprawdę zależy na człowieku i na świecie. I sobie samemu i każdemu z nas życzę tego, abyśmy w Adwencie mieli odwagę iść na pustynię, mieli odwagę się troszkę ogołocić z rzeczy mało istotnych, niepotrzebnych, abyśmy mieli odwagę czynić przestrzeń dla Pana Boga w naszym sercu i słuchać Go, aby potem mieć cokolwiek światu do powiedzenia.